już jesteśmy na tegorocznej gali, rozdanie nagród Triada Gwiazd. Powiedz, kogo miałeś za faworytów? Bardzo się cieszę, że Ewa Minge za swoją dobroczynność, działalność została właśnie tak piękną nagrodę. Gratuluję wszystkim laureatom i cieszę się, że tak dużo ludzi działa charytatywnie, społecznie, wspiera równocześnie różne stowarzyszenia, fundacje, jak i zwierzęta i ludzi. Właśnie w tym roku dana gala nabrała charakteru właśnie działalności charytatywnej w tym przypadku. Powiedz, co najbardziej Tobie spodobało się w ramach danego wydarzenia? Jaki element danej gali? Najbardziej spodobało mi się to, że jesteśmy w tak przepięknym miejscu, w operze kameralnej. Bardzo mi się spodobał występ zespołu Devoci razem z Iwoną Węgorzewską. Atmosfera cudowna, wspaniali ludzie, wspaniali artyści, wspaniałe gwiazdy, ale cieszę się, że była Doda, która jest bardzo zapracowana, jednak się na chwilę pojawiła i wyręczyła właśnie nagrodę jednym z laureatów. Mogę u Ciebie nie zapytać, ponieważ organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Onet.pl, czyli Gala Plejada Gwiazd, a ostatnio między innymi ukazał się artykuł na Twój temat z okazji, to znaczy inaczej mówiąc, z powodu udziału Twojego w pewnym programie telewizyjnym i rozrywkowym Magia na Gości. Powiedz, co Ciebie skłoniło, aby wziąć udział w danym programie? Jeżeli chodzi o ten program dla Zoom TV, program tak naprawdę pokazuje to, że warto pokazywać po prostu siebie takim, jakim jesteśmy, tak? Że nieważne, czy jesteśmy szczupli, puszyści, czy mamy takie nogi krzywe, proste, tylko jesteśmy w środku. Myślę, że ten program dużo ludziom da motywacji, otworzy ich, ale też osoby, które niestety lubią hejtować, lubią krytykować, lubią poniżać drugiego człowieka, zrozumieją, że to nie jest dobra droga i tak naprawdę zanim kogoś skrytykujemy, powinniśmy się dwa razy zastanowić, jak byśmy się czuli, jakby to nas skrytykowano. Powiedz, Krisie, kiedy Ty wziąłeś udział w danym programie, jak to było? Czy zostałeś osobą rozpoznawalną, a czy się bałeś wyjść na ulicę, czy jednak z drugiej strony stałeś się osobą bardziej popularną? Nie, no słuchaj, chodzi normalnie w kapturze na głowie i w czarnych okularach. Nie. A tak? Nie. Było normalnie, ludzie się obracają czasem na ulicy. To ten, czy nie ten? Nie, to nie. A może ten? I takie jest zawsze zapytanie, czy ja byłem w tym programie, czy nie byłem. Dlatego, że miałem inną stylizację. Jestem jakby troszeczkę kolorowym takiem. Lubię zmieniać fryzury, lubię zmieniać kolory włosów. I tak naprawdę czasem dla ludzi jestem takim wielką zagadką. Jaki jestem tak naprawdę? Wielu ludzi zastanawia, co ja lubię, gdzie ja chodzę, gdzie spędzam swój czas. A tak dla wszystkich, bo mnie dużo osób pyta na Instagramie, na Facebooku, co ja lubię najbardziej. Najbardziej to lubię odpocząć we własnym domu, z lampką wina, wtulony w swoją drugą połóweczkę. Zobaczymy Ciebie w kolejnym programie randkowym. Mam bardzo dużo propozycji, nie mogę nic na razie zdradzać, mam pewne negocjacje zostały podjęte, zobaczymy co przyniesie czas, na pewno nie raz się jeszcze pojawię na ekranie. Powiedz, Krisie, jak czuje się osoba, z którą jesteś w związku na co dzień, po obejrzeniu właśnie danego programu, danego odcinku Magia na Gości? Tak naprawdę, idąc troszkę do programu Magia na Gości, nie brałem pod uwagę, jak moja druga połóweczka będzie reagować. Nie brałem troszeczkę emocji, które mogą targać. Natomiast udało nam się wszystko wyjaśnić, porozmawiać i wspierać się, bo to jest najważniejsze, żeby jednak w związku się wspierać i dzielić ze sobą chwilę i te trudne, i te piękne. Na samo zakończenie powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy. Na najbliższe plany zawodowe to jest ukończenie projektu Gloria Victis dla powstańców, a w przyszłym roku szykuje się duży, wielki projekt, o którym na razie nie będę zdradzał więcej szczegółów, dowiecie się niedługo wkrótce.